To jest głośne. Siema, tu Owsikus. Zagrajmy w Cave Story. Ostatnim razem rozjechaliśmy Balroga. Teraz musimy pogadać z robotem. Tak. Chwileczkę. Okej. Tak, jestem silny. Spoko. Okej. Dobra, teraz musimy zdobyć kilka rzeczy. Najpierw idźmy. A, musimy się wrócić do tego domku, ale to. A, on był. Pogubiłem się troszkę, przepraszam. Przecież on jest tutaj. Okej, czyli chyba musimy pozgadać z robotem jeszcze raz. Niezłe marnowanie czasu. Czyżbym musiał mieć już jeden ze składników? No dobra, spróbujmy. Musimy. Nienawidzę tych. Dobra, musimy iść do domu Santy. Tam też był kominek. Nie zdobędziemy żadnej broni, ale coś równie. No dobra, nierównie potrzebnego. Coś potrzebnego. Nie będziemy potrzebowali Jellyfish Juice'a, żeby tu wrócić, bo mamy te wiatraczki. Z ziemi. O, fuck! Fuck! Chwileczka. No więc jesteśmy w domu Santy. I musimy. Zdobyłem też Jellyfish Juice oczywiście po drodze. I musimy zgasić kominek. Mamy charcoal. A potrzebuję go. A co cię to obchodzi? No, więc zaraz wracam. Już wiem, co zrobiłem źle. Nie sprawdziłem drzwi. Świetnie. Teraz możemy iść i dowiedzieć się, że robot może skonstruować bombę i poda nam składniki. Już się bałem, że gra się popsuła i będę musiał wszystko przechodzić od początku. Tak. 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 Okej. Okay. Mamy. Mamy. Gumbase. Skąd możemy ją wziąć? Ale na początek polećmy do góry. To nie jest jakieś wymagane, ale przydaje się. Auć. Okej. Jeśli wskoczymy tu, mamy upgrade rakiet. Świetnie. I jeśli wskoczymy tutaj i wejdziemy, co to jest? Czerwone kwiaty. Kolejny upgrade. I atakuje nas Mimiga, który zjadł. Fuck, kwiaty. Umrzyj.
No, więc teraz musimy iść znów tu. Tak. Daj mi klucz. Ponieważ on jakimś cudem ma klucz. Jeżeli jeszcze nie zauważyliście, motywem przewodnim tej planszy są żaby. I zaraz coś w związku z tym zobaczycie. Jeśli nie spadnę... ten koleś powie nam, że gdy przyciśniemy klawisz skoku, to polecimy wyżej. Część, której nienawidzę. Pierwsze, łatwe. Drugie... udało się za pierwszym razem, ale nie jest łatwe. Dobra, przed tą walką. Najlepiej upewnić się, że mamy upgrade rakiet. Będziemy ich potrzebować trochę. Tak, tak, tak. Misery. I Balrog, który jest dziwnie zielony. No, właśnie o tym mówiłem. Ups, za wcześnie. Balrog, prosty boss. Kiedy podchodzi blisko, przelatujemy nad nim i uzbrajamy się w rakiety. I strzelamy. Troszkę za dużo. Później znów czekamy, aż podejdzie. I tak w kółko, i tak w kółko. Na początku naprawdę gra nie jest trudna, chociaż zdechłem już dwa razy, ale dobra. Okej, czemu nie otworzyłeś paszczy? Ty śmierdzielu. To komplikuje... Spójrzcie na te wszystkie żaby. Nie podoba mi się to. Dobra. Dawaj, dawaj, grubasku. Łebek, łebek. I skok. Znowu. Za długo czekam. No dalej, dalej. O, nie mamy już rakiet. Świetnie. O tym marzyłem. O. I więcej żab, ponieważ tego nam było trzeba. No ale mamy też rakiety. Całe 7. Żryj rakiety. Ała. Fajnie te żaby się kamuflują z ziemią. Podoba mi się. Czemu to mi schodzi tak długo, ludzie? Przecież to jest Balrog, jeden z najłatwiejszych bossów w grze. Ale nie, oczywiście normalnie rozwalam go bez problemu, ale jak nagrywam filmik, to nie, nie. Co, chciałbyś go łatwo pokonać? A dupa blada. Ale żyj! Ha, ha, ha. Umarłeś. No. Teraz możemy już spokojnie wyjść. Polecieć skrótem. Jeśli wpadłbym do tych kolców, naprawdę bym się wkurzył. Chodź tu ty żabo franco jedna. A od czego mamy fireball? Lecimy. Ała, a, ała. Chodźcie tu, wy nietoperze. Oczywiście, no tak, jeszcze żebym padł. Tego mi brakowało. Dobra, mamy mało czasu. Dawaj bombę.
Tak. Tak. I tak. Okej. Dzięki. No więc mamy bombę i myślę, że niestety będziemy musieli skończyć to tutaj. Tak więc, następnym razem zagrajmy w Cave Story, wysadzamy drzwi i patrzymy, co dzieje się dalej. Nazywam się Owsikus, jeśli podobało wam się to, subskrybujcie i tak dalej. Do widzenia.